Dzień dobry Państwu. Ja kandyduję na prezydenta i jeżeli będą głupie pytania, to ja was masakruję tutaj wszystko. No bezrobocie, to jest bardzo prosta sprawa, tak? Wszystkim kobietom zabronimy pracować, miejsca pracy się zwolnią, do pracy pójdą mężczyźni. No ale powinniśmy zastąpić. Ja widzę to tak, wszystkie państwa powinny być kwadratowe, tak? Granice by były proste i wszystko by było jasne. Bieda. Proszę pana, nie ma czegoś takiego jak bieda, tak? Jest po prostu bogactwo. Drugą stronę. Problemy energetyczne Polski. Bardzo proste rozwiązanie. Dwa słowa. Gówno od krów. Tak, wszystko jest jasne. Zły dotyk. Nie ma czegoś takiego jak zły dotyk. Po prostu facet dotyka dziecko brudną ręką. Proszę pana, nie jest żaden zły dotyk. To nie o to chodzi. Ludzie naprawdę nie muszą jeść. Transport miejski. Proszę pana, w Warszawie jest ten duży problem, tak? Ja widzę furmanki, w furmankach kobiety same jeżdżą i kto to ciągnie te furmanki? Kobiety, proszę pana. Kobiety ciągną furmanki, w których jadą kobiety. To załatwia wszystkie, proszę pana, problemy, tak? Naszego społeczeństwa. I kobiety, proszę pana, i transport, proszę pana, i ropę, proszę pana. Prosta sytuacja, proszę pana, to wszystko propaganda, proszę pana, brukselska, proszę pana. Na całym świecie funkcjonują rozwiązania, 40% sklep powinien oddawać człowiekowi, tak? Jeżeli robisz zakupy za 10 zł, przykładowo, to proszę pana, 4 zł oddaje pan, sklep pan powinien oddać, tak? 6 zł pan daje, dostaje pan 10, tak? To jest chyba prosty przelicznik, 10 do 4, proszę pana. Rozwiązanie stosowane szeroko we wszystkich wolnych społeczeństwach, a w Unii Europejskiej nie ma takich rozwiązań. Jeżeli pan jeszcze raz będzie mi przerywał, to ja po prostu panu wypierdolę. Proszę mi nie przerywać, bo pana zmasakruję, proszę pana. Tak? Pana, nie będę takich opowiadał tutaj banialunków, panie. Zapiekanki. Dlaczego zapiekanki zawsze są z górnej części bułki, proszę pana? Pan jest w stanie mi to wytłumaczyć? Tylko w Polsce, proszę pana, w Unii Europejskiej zapiekanka jest tylko z górnej części. To jest, proszę pana... Nie! Tęcza w Warszawie, proszę pana, zmienić, zlikwidować. Ja chciałem postawić tam banana. Tak, pana zaraz masakruje, żeby to wyglądało na wypadek, tak? Emerytura jest... sytuacja, powinni ludzie pracować na swoim stanowisku, aż umrą. Przychodzi, proszę pana, kolejny pracownik, wymienia się, zsuwają tamtego łopatką. I proszę pana, to jest proste. A, no co pan mówi, no. Silny prezydent, silny kraj, silna Polska, proszę pana. Ja przychodzę na siłownię 2 razy dziennie, proszę pana. Ćwiczę, skaczę na skakance i robię wygibasy. A co pani mówi, no? Pan mi zadaje głupie pytania, proszę pana. No to są podstawowe rzeczy, no. Głupie pytania, głupia odpowiedź, tak? Zmasakruje pana. Każdy powinien mieć opaskę, proszę pana, z kolorem lewactwa na ręku, tak? Od białego do takiej purpury, proszę pana. Biały, bardziej czerwony, różowawy, różowy bardziej, proszę pana, i czerwony i purpurowy, proszę pana. Lewactwo trzeba stemplować. Cały system należy rozkręcić. Byłem ostatnio na wieży Eiffla, proszę pana, i rozkręcałem kroczek po kroczku wieżę Eiffla, proszę pana, podpiłowywałem to wszystko. Proszę pana, to nam Big Ben nie ma już wskazówki sekundnika, proszę pana, nie powiem panu, kto to wziął. Pan się zastanawiał, czy Wielka Brytania jest jeszcze wyspą, proszę pana. Otóż nie jest, proszę pana, ja mam wiaderko, którym zasypuję, proszę pana, to morze tam. Z Francji sypię wiaderkiem zawsze, jak jestem w Brukseli, jadę i sypię. Tak? Proszę pana, jeżeli są ludzie biedni, których nie stać na podstawowe rzeczy, prawdopodobnie powinniśmy podcinać im nogi. Wtedy na przykład sprawa z butami. Nie będą musieli kupować butów, tak, bo będą mieli jedną nogę. Więc po co komuś buty, skoro ma jedną nogę? Co więcej, jeżeli kupią te buty, proszę pana, to te buty będą mogli się podzielić z biednym sąsiadem. Tak? Proszę pana, to jest proste. A ci złodzieje,